Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o treningu skokowym sekcji jeździeckiej Iskra. Jeźdźcy, którzy uczestniczyli w treningu, to jest Hania na Arizonie, jak tutaj widzicie. Z tyłu jest Julia Drelich na peronie i z tyłu gdzieś Julka Wesołowska na etnie. Dzisiaj poruszyliśmy zagadnienie szeregów gimnastycznych, więc chciałabym, żebyście obejrzeli z nami ten film, by zapoznać się z ćwiczeniami. Dzisiejszy trening polegał na tym, by jeźdźcy utrzymali równe tempo, aktywny galop od zadu, co często wkrada się na naszych treningach, problem z dążnością ruchu naprzód, ale taką, by koń unosił bardziej przód, angażował zad. I szereg gimnastyczny, który ustawiliśmy w takiej postaci, że wejście do niego, tak jak widzicie tutaj z tyłu, jest skok-wyskok, potem jest na fulę stacjonata i po stacjonacie fula i okserek. Jeźdźcy mieli zadanie, by utrzymać jakość galopu, dojazd do przeszkody, by tempo się nie zmieniało oraz by podążali za ruchem konia tak, żeby przed każdą przeszkodą dać impuls, by konia mobilizować do tego, by wyskakiwał do góry i do przodu z energią i właśnie z taką jazdą przed łydką, żeby był, tak? Czyli żeby ta dążność ruchu była zachowana. Standardowo rozpoczęliśmy trening od tego, że na płasko przejechaliśmy parokrotnie drążki, by unormować tempo, by koń odpowiadał na półparadę, odpowiadał na łydkę i potem przegalopowaliśmy raz, drugi i dołączałam stopniowo przeszkody, które zamieniały się w krzyżaki i stacjonaty oraz na końcu okserek. Taki trening ma na celu usprawnienie fizycznej siły, energii oraz sprawności fizycznej na koniu, by jeździec był bardziej skuteczny w pracy oraz by podążał za ruchem, nie miał nadmiernie wysuniętych ramion do przodu oraz by nie zostawał z ciałem. Szereg gimnastyczny jest na tyle wymagającym ćwiczeniem, w którym każdy błąd jeźdźca jest obnażony. Czyli tak naprawdę szeregi gimnastyczne, jazda na szeregach powinna być stałym elementem każdego jeźdźca i konia. Ponieważ tak samo, jak już niejednokrotnie wspomniałam, że szeregi gimnastyczne usprawniają ciało konia, ale tak samo i jeźdźca. Czyli poprawia ich technikę, która jest niezwykle ważna, by prawidłowo podążać i skakać. I w ogóle, żeby myśleć o wyższych skokach, o wyższej jeździe w parkurze, w N, w P, no to taka praca jest niezbędna. Nie bez powodu się mówi o tym, że to jest szereg gimnastyczny, ponieważ jest to gimnastyka ciała, głowy i umysłu. Ponieważ nie dość, że usprawniamy swoje ciało, to usprawniamy także ciało konia. Ale też usprawniamy swój tok myślenia. Musimy planować najazd, pilnować tego, by nadążać za ruchem konia oraz starać się tak kooperować swoim ciałem, by nie przeszkadzać koniowi. To jest niezwykle ważne. Każda z tych amazonek miała trochę inny problem. Hania była na niedużym kucu, który odległości musiał przemierzać troszkę inaczej jak duży peron pod Julią czy Etna. Hania miała problem z tym, by koń mieścił jej się na dwie fule do stacjonaty i musiała pilnować tego, by nie wychodzić z ramionami. I to ćwiczenie bardzo im pomogło to rozwiązać. Oraz Julia na peronie ćwiczyła dzisiaj to, by podążać z ręką za ruchem szyi, ponieważ wkrada się czasami sytuacja, w której zostaje z ręką, a ten szereg tak samo pomógł jej to zniwelować. Oraz pierwsze skoki były bardzo takie mozolne, koń chował się za łydkę, a z każdą minutą i z każdym najazdem następnym udało nam się wyegzekwować jazdę taką od łydki, że koń zaczął w końcu używać zad i ładnie wybijać się. Julia z Etną miały problem taki, że krzywe najazdy, pierwsze najazdy wyglądały źle, pod kątem i koniowi było trudno utrzymać dążność ruchu naprzód w szeregu, czyli aktywność i jazdę taką od zadu, ale tak samo z każdym następnym najazdem po moich wskazówkach Julia bardzo ładnie przemierzała następne szeregi, koń się otworzył i utrzymał równe tempo, ponieważ Etna ma problem taki, że do przeszkody lubi napalać się, lubi przyspieszać, a szereg ją troszkę wyhamował i unormował, ponieważ musiała utrzymać równą fulę, by móc podążać prawidłowo. Każda z tych Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam fajne rozwiązania na temat treningu skokowego, w tym przypadku treningu gimnastycznego. To
te trzy amazonki włożyły dużo energii, siły i mocy, by ten trening poszedł w kierunku owocnych zmian dosiadowych i nam się to udało. Więc zapraszamy Was do oglądania i do śledzenia naszych wszystkich mediów, a tymczasem my się z Wami żegnamy. Pozdrawiamy!